Biegacz i piechur wyruszyli o godzinie 9 w tym samym kierunku. Średnia prędkość biegacza jest o 2 km mniejsza niż dwukrotność prędkości piechura. Po 2 godzinach biegacz był o 6 km przed piechurem. Jaka była prędkość biegacza? Dobrze, więc może przyjmijmy jakieś oznaczenia. Może niech B to będzie prędkość biegacza. I no, prędkość ma jakieś jednostki w kilometrach na godzinę. A P to niech będzie prędkość piechura. No też w kilometrach na godzinę. I co wiemy? No wiemy, że prędkość biegacza jest to 2 km mniejsza niż dwukrotność prędkości piechura. Wobec tego prędkość biegacza, czyli B, to jest 2 razy prędkość piechura, czyli 2P minus 2. To jest nasz pierwsza nasza informacja. I co jeszcze wiemy? Wiemy jeszcze, że po 2 godzinach biegacz był o 6 km przed piechurem. Dobrze, czyli ile biegacz przebiegł przez 2 godziny? No, skoro prędkość biegacza jest B km na godzinę, czyli po 2 godzinach, czyli biegacz po 2 godzinach, no, przebiegł 2 razy B km. Tak, 2 razy prędkość. Natomiast piechur po 2 godzinach to analogicznie przebieg 2 razy P. Prędkość piechura była P, 2 razy P kilometrów. I co wiemy, że po 2 godzinach biegacz był o 6 km przed piechurem, czyli 2 razy biegacz równa się, czyli droga, którą przebiegł, ponieważ wyruszyli razem, prawda? Droga, którą przebiegł biegacz, to jest droga, którą przebył piechur plus 6 km. Prawda? W ten sposób mamy układ dwóch równań liniowych na niewiadome B i P. Dobrze, teraz może drugie równanie można podzielić przez 2, prawda? Tutaj, czyli podzielić, czyli napiszmy tak, 2P równa się 2B. 2B. 2B równa się 2P plus 6, czyli dzielimy przez 2, czyli tak, dzielimy przez 2 i otrzymujemy równanie, że B równa się P plus 3. Czyli pierwsze równanie to jest B równa się P plus 3 i drugie równanie to jest B równa się 2P minus 2. Dobrze. No dobrze, pytają nas o prędkość biegacza, czyli właściwie naszym celem jest znalezienie B, a nie P, więc tutaj może zróbmy tak, że z pierwszego równania wyznaczymy sobie P i wstawimy do drugiego równania. Czyli pierwsze równanie jest B równa się P plus 3, jeżeli odejmiemy 3 od obu stron, to dostaniemy, że B minus 3 równa się P i to wstawimy sobie w miejsce P do drugiego równania. W ten sposób nasze drugie równanie wygląda tak, że B równa się 2 razy B minus 3 minus 2. Czyli wymnażając tutaj ten nawias, B równa się 2B minus 6 i minus 2. Czyli co? Czyli to jest 2B minus 8. I teraz chcemy mieć B powiedzmy po prawej stronie, tak? Czyli od obu stron odejmujemy B
A z kolei nie chcemy mieć po lewej stronie ósemki, czyli dodajemy 8. Czyli od obu stron odejmujemy b i dodajemy 8. W ten sposób po lewej stronie mieliśmy b, odjęliśmy b i dodaliśmy 8, czyli po lewej stronie zostanie nam 8, a po prawej, no, mieliśmy minus 8, dodaliśmy 8, to będzie 0 i 2b minus b to jest b. Zatem prędkość biegacza, czyli biegacz, prędkość biegacza to 8 km na godzinę. No a piechur, prawda, tutaj mamy wyrażenie na prędkość piechura, p równa się b minus 3, czyli 8 minus 3, czyli p jest 5 km na godzinę. Czyli biegacz się biegł z prędkością 8 km na godzinę, a piechur poruszał się z prędkością 5 km na godzinę.